Kiedy spoglądamy w niebo, widzimy ogromne ilości gwiazd. Rzeczywiście niebo wygląda znakomicie, ale, co jest najciekawsze, jeszcze więcej obiektów możemy zaobserwować, jeżeli korzystamy, nie ze zwykłego teleskopu, bo to byłoby banalne, ale z fal radiowych. I na ten temat mam przyjemność rozmawiać z panem doktorem habilitowanym Leszkiem Błaszkiewiczem, profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, no wydawałoby się, że te fale radiowe są dopiero od niedawna znane, no bo w końcu oczywiście no tam Hertz już przeprowadzał swoje doświadczenia, no ale tak naprawdę dopiero po wynalazkach Marconiego, no to możemy stwierdzić, że rzeczywiście te fale radiowe są, działają i można je odebrać. No a potem dopiero to się rozwinęło, czyli w sumie ta radioastronomia to ma, no powiedzmy, 100 lat. Tak, w zasadzie jeszcze troszeczkę do 100 lat brakuje. No właśnie. To jest 91, dlatego że dokładnie w 1932 roku Karl Jański, który pracował wtedy dla Laboratorium Bella i prowadził badania nad propagacją fal radiowych, on używał takiej bardzo szczególnej anteny fazowej, ale kierunkowej. Dzisiaj nazywana jest ona czasami karuzelą Janskiego. No to była taka wielodipolowa antena, która obracała się. Także taką pewną kierunkowość też można było uzyskać. I on zauważył, że w promieniowaniu, które odbiera, jest pewna nadwyżka. To było promieniowanie nadawane z Europy. On w Ameryce prowadził badania nad tym, ile tych fal, jak duża energia dociera do niego. Zauważył pewną nadwyżkę. Zauważył też, że właśnie ze względu na tą kierunkowość, że ta nadwyżka zmienia swoje niejako kierunkowo położenie. Początkowo myślał, że źródłem jest Słońce, bo od razu doszedł do wniosku, że jest to naturalne źródło. Natomiast po takich troszkę głębszych badaniach okazało się, że źródłem tego promieniowania radiowego, do które docierało dodatkowo do anteny, była nasza galaktyka, Droga Mleczna. No i on to opublikował i tak naprawdę opublikował to na początku 1933 roku i tak naprawdę wtedy rozpoczęła się, można powiedzieć, radioastronomia, tymi pierwszymi detekcjami promieniowania radiowego, które powstaje w naturalnych procesach poza naszą cywilizacją, poza Ziemią. No dobra, ale to w takim razie, gdyby pan zechciał powiedzieć, no ale skąd się bierze to promieniowanie? No to, że ze Słońca, że z galaktyki, że z gwiazd, ale co produkuje to promieniowanie? To promieniowanie jest dokładnie tak jak w antenach nadawczych, które wszyscy przy sobie jakby nosimy w telefonach czy w mobilnych urządzeniach internetowych. Tam jest odpowiedni układ elektroniczny, ale tak naprawdę ten układ służy tylko do kodowania w postaci drgającego prądu tego, co chcemy zakodować. I tą ostateczną jakby formą jest prąd, który w antenie drga, czyli tak naprawdę elektrony poruszają się w jedną i w drugą stronę zgodnie z charakterystyką tego promieniowania. Ja tak pokazuję taką falę, bo sobie wyobrażamy to w ten sposób. No i te drgające elektrony, one powodują, że wokół anteny powstaje pole elektryczne, które się zmienia i zmienne pole elektryczne powoduje też powstanie pola magnetycznego i powstaje takie zmienne magnetyczno-elektryczne zaburzenie, które rozchodzi się w przestrzeni. I to jest właśnie fala elektromagnetyczna, fala, jeśli jest ona dostatecznie długa, no to opisujemy ją nomenklaturą falową, nazywamy falą radiową. I w przyrodzie jest mnóstwo zjawisk, gdzie dokładnie tego typu elementy są, czyli są elektrony, są pola magnetyczne, są przyspieszane te elektrony, poruszają się i powstają promienie radiowe, ale nie tylko w tego typu sytuacjach. To jest sytuacja, która jest bardzo powszechna w Słońcu, gdzie te potężne pola magnetyczne
One wyrzucają materię, tworzą się takie pętle magnetyczne. Ta materia płynie, ona jest źródłem bardzo silnego pola magnetycznego, zresztą nie tylko. Ale też istnieją, i tutaj to jest dosyć, myślę, że istotne i dosyć ważne, istnieją takie przejścia energetyczne w molekułach, w cząsteczkach, których energia jest na tyle niska, że kojarzona jest właśnie z powstawaniem promieniowania w zakresie radiowym. I myślę, że tutaj wypada wyjaśnić jedno bardzo ważne pojęcie, zanim przejdziemy dalej, to jest dualizm korpuskularno-falowy w zakresie fal elektromagnetycznych. No teraz mówimy, to już pan pojechał ostro, to podejrzewam, że będzie falach, z tym kłopot. Oj, chyba nie, mówimy o falach radiowych, ale też mówimy o falach świetlnych, mówimy też o falach ultrafioletowych po jednej stronie światła, podczerwonych po drugiej stronie światła. Otóż już Einstein pokazał to w tak doskonały sposób, że dostał Nobla właśnie za to, że ta fala jest tak naprawdę strumieniem kwantów energii, fotonów, jak później nazwano te bezmasowe cząsteczki, więc każdy strumień fal elektromagnetycznych możemy zapisać i opisać też jako strumień takich cząsteczek. Cząsteczek, które charakteryzuje pewna energia, a ta energia jest tym większa, im szybciej ta cząsteczka drga, im ma większą częstotliwość. I mam nadzieję, że to wystarczy, bo skoro pytał pan o naturę tych właśnie zjawisk fizycznych, to w bardzo wielu przypadkach jest to właśnie strumień fotonów radiowych, które uwalniają się wskutek procesów zachodzących w molekułach. Ale panie profesorze, początkowo pan powiedział, że to fale takie były długie, radiowe, no ale w tej chwili, o ile dobrze wiem, to radioastronomowie szukają tego promieniowania na falach znacznie, znacznie krótszych. Często są to częstotliwości, no, bo mówimy albo o długości fali, albo o częstotliwości gigahercowe, czyli powiedzmy, że jest to promieniowanie na falach decymetrowych, centymetrowych nawet. Centymetrowych, tak. Jeden centymetr to 30 gigaherców, tak żeby było takie porównanie. Tak, bo natura tych właśnie procesów i tych fal o różnych długościach, powstawanie tych fal jakby związane jest z różnymi procesami, z procesami, które mogą mieć odmienny opis fizyczny. Właśnie te fale krótsze, bardziej energetyczne, powstają głównie w atomach i molekułach. Te, jak wiemy, związane są, i znowu tutaj wrócę do Einsteina, bo Einstein opisał takie trzy najbardziej podstawowe procesy związane z oddziaływaniem pomiędzy promieniowaniem a materią. Promieniowanie może być przez materię pochłonięte i tutaj widzicie Państwo mnie, bo jestem oświetlony przez lampę i to światło odbija się i wpada do kamery. Natomiast część tego światła jest pochłonięta. Ja nie odbijam 100% światła, więc jest pochłanianie. Jeżeli coś zostanie pochłonięte, no to zwiększa, bo jest to kwant energii, zwiększa energię tych molekuł, które tutaj gdzieś tam są. Normalnym procesem jest to, że jeżeli molekuła będzie zasilona taką energią, przejdzie w wyższy stan energetyczny, ona chce te wrócić do stanu niższego i oddaje tę energię. I tak jest generalnie zazwyczaj. I mówimy najpierw o absorpcji, a później o emisji samoistnej promieniowania. Jest też taka dosyć szczególna emisja, gdzie podwyższona energia nie chce wrócić do stanu podstawowego bardzo chętnie, no i wymaga małego bodźca. Wtedy mówimy o stanach metastabilnych, o takim bodźcu, który wymusza to przejście na niższy poziom i spowodowanie, że poleci sobie gdzieś kwant energii i to jest właśnie promieniowanie wymuszone. Jeżeli warunki są odpowiednie, to możemy dzięki temu zjawisku wzmocnić to promieniowanie i tak właśnie narodziła się idea lasera. Jeżeli
dzieje się to w zakresie widzialnym promieniowania i masera, jeśli mówimy o mikrofalowej dziedzinie, a dziedzina mikrofalowa to są te fale takie centymetrowe. My obserwujemy masery w kosmosie, czyli takie miejsca, gdzie te zjawiska mają miejsce, gdzie molekuły drgają w różnych modach. Te mody są tym większe, im bardziej są energetyczne, no i te przejścia od modu jednego do drugiego produkują fale radiowe, tudzież fotony radiowe. Ale także... panie profesorze, zrobił pan nam, że tak powiem, powtórkę z fizyki, bardzo dziękuję. Natomiast no, jest kilka problemów z tym związanych. Po pierwsze, zwykle do nas dociera promieniowanie z bardzo odległych, znaczy oczywiście ze Słońca też, ale z bardzo odległych obiektów. No i dlatego trzeba budować teleskopy, radioteleskopy. No taki w końcu niewielki radioteleskop mamy w Polsce, w piwnicach pod Toruniem. I naukowcy dzięki tej ogromnej czaszy wychwytują te nieprawdopodobnie słabe sygnały i dzięki temu opowiadają nam, co się dzieje tak naprawdę w odległym kosmosie. A pytanie wobec tego, to jaką częścią tych badań pan się zajmuje? Ja przez wiele lat właśnie na tym teleskopie, o którym pan łaskawie wspomniał, który jest ulokowany w piwnicach niedaleko Torunia. W i ma średnicę około 33 metrów, to proszę sobie wyobrazić, no niestety tak. To trudno sobie wyobrazić. No to jest taka antena satelitarna, 32 metry dokładnie średnicy tej czaszy. I to jest tak naprawdę układ geometryczny, którego celem jest złapanie jak największej liczby tych fotonów radiowych, tudzież fal radiowych i skierowanie do odbiornika, do tego systemu, w którym energia tych fal zmienia się w taki delikatny prąd. To są tak naprawdę szumy, ale my jesteśmy w stanie odseparować sygnał i na bazie charakterystyki tego sygnału powiedzieć o tym, co to za źródło, jaka jest temperatura, jaka jest gęstość, wiele, wiele innych informacji możemy wyczytać. Natomiast początki radioastronomii, o czym wspomniałem, to był Karl Jański i tak zwane teleskopy fazowe, względnie proste urządzenia. Potem te teleskopy fazowe, z racji tego, że wymagały bardzo zaawansowanej techniki i sterowanie coraz większymi teleskopami złożonymi z mnóstwa małych anten było bardzo kłopotliwe, aczkolwiek takim teleskopem w Cambridge odkryte zostały pierwsze pulsary w 1967 roku, czego dokonała pani Jocelyn Bell. Ona była obserwatorką, a jej opiekun jej doktoratu, profesor Hewish, za to odkrycie otrzymał Nagrodę Nobla. Natomiast potem zaniechano używania tych teleskopów, zaczęto konstruować coraz potężniejsze te wielkie właśnie czasze. W tak zwanym, to się nie mówi w międzyczasie, bo to bardziej sportowe określenie, w tym czasie też, gdzieś w latach 50. rozwinięta została bardzo szczególna technika badań radioastronomicznych, która pozwoliła nam na zwiększenie możliwości rozdzielania, na zwiększenie możliwości widzenia coraz większych detali w źródłach fal radiowych. Ta technika nazywa się interferometrią radiową. Dzisiaj stosowana jest także jako interferometria radiowa na dużych bazach. To znaczy, że po prostu wszystkie, czy duża część radioteleskopów z całego świata jest spięta niejako ze sobą, porównuje się również fazy dochodzącego promieniowania, no i wobec tego możemy z nieprawdopodobną precyzją wskazać, a skąd to pochodzi, czyli inaczej narysować mapę radioźródeł. Ale dalej pytam, ale co pan robi w tej sprawie? I teraz już przechodzę do tego, bo fale radiowe niestety są także uzależnione, czy może inaczej, ich przenikanie przez naszą atmosferę jest uzależnione od stanu atmosfery i od tego, jak długie są to fale. Tutaj rzecz w tym, że w atmosferze jest taka warstwa, gdzie jest bardzo dużo ładunków elektrycznych, a elektryczność i fale radiowe, one się tak wzajemnie nie do końca lubią. Jedne powstają z drugiego, ale też potrafią się wzajemnie zakłócać. No i ta warstwa jonosfery,
ona z jednej strony jest dla nas przydatna, bo długie fale radiowe odbijają się od jonosfery, dzięki temu można je detekować gdzieś tam na drugim końcu naszej planety, mimo że Ziemia jest okrągła i te fale rozchodzą się po linii prostej, ale te bardzo długie fale odbijają się też od jonosfery od zewnątrz i nie docierają do Ziemi. Natomiast fale o długościach metrowych i decymetrowych docierają, ale są bardzo silnie zmieniane przez jonosferę. I to był ten zakres fal radiowych, który wszyscy chcieli obserwować, ale niestety nie było narzędzi. W ostatnich latach, po pierwsze, zbudowano bardzo wysokiej jakości systemy odbiorcze tych właśnie fal. Po drugie, nauczyliśmy się bardzo precyzyjnie nie tylko monitorować stan jonosfery, co wiąże się ze stanem kosmicznej pogody, bo jonosfera jest w dużej mierze powodowana tym, co ze Słońca do Ziemi dociera, ale też przewidywać, jaki będzie stan jonosfery poprzez obserwacje Słońca i innych zjawisk w otoczeniu Ziemi. I dzięki temu te teleskopy, których dzisiaj używamy, a jednym z takich instrumentów jest LOFAR, Low Frequency Array, czyli sieć teleskopów pracująca na bardzo niskich częstotliwościach, tam są anteny pracujące w zakresie pomiędzy 1 metrem a 17 metrami. My dzięki właśnie umiejętności odseparowania tych zjawisk jonosferycznych możemy obserwować te fale radiowe. I to jest powrót do teleskopów fazowych, dlatego że my dzisiaj używamy komputerów do sterowania tymi systemami. Nie musimy już pokrętłami, analogowymi urządzeniami ustawiać tego wszystkiego precyzyjnie, tylko zwalamy to wszystko, w cudzysłowie, na systemy bardzo zaawansowane, systemy komputerowe, które działają bardzo szybko, niezawodnie. I takie pojedyncze pole LOFAR-u, takie w Polsce mamy 3, w Bałdach pod Olsztynem, w Łazach pod Krakowem i w Borówcu, niedaleko Poznania, tam gdzie jest ta stacja satelitarna, to duże obserwatorium. W takich stacjach mamy po ponad 3000 anten i obserwujemy no przede wszystkim pulsary, które w tych częstotliwościach są bardzo jasne, bardzo dla nas te obserwacje są pożyteczne, żeby mówić coś więcej o naturze gwiazd neutronowych, bardzo szybko rotujących. Obserwujemy te najodleglejsze miejsca we Wszechświecie, aktywne jądra galaktyk, galaktyki radiowe, no tudzież kwazary, które są taką kwintesencją tych aktywnych jąder galaktyk, które znajdują się niekiedy o miliardy lat świetlnych od nas, a są tak jasne, że to promieniowanie mimo wszystko jest możliwe do zaobserwowania przez te właśnie systemy. No i każda pojedyncza stacja to jest teleskop fazowy złożony z kilku tysięcy pojedynczych dipolowych anten, takich jak mamy, nie wiem, na samochodach na przykład, takie wystające druty. Natomiast w sieci europejskiej takich radioteleskopów jest aktualnie 52 i one działają jak interferometr o rozmiarach całego naszego kontynentu. Ale dalej tak. Pytam, ale co pan robi? Bo jakoś tak nie możemy do tego dojść. Obserwuję pulsary. Już tak, nie wiem, zakamuflowałem. A no ładnie jeździ pan, no bo bardzo pięknie pan o tym opowiada, a ja dalej jestem ciekaw. No dobrze, no i co? No i co? I teraz uwaga, bo mnie tak naprawdę nie do końca interesuje sama natura gwiazd neutronowych, natomiast mnie bardzo interesuje to, w jaki sposób jonosfera, bo pulsar jest w wielu przypadkach znakomitym źródłem promieniowania, które my możemy wykorzystać jako narzędzie do sondowania tego, co jest po drodze. Więc to promieniowanie od pulsara do naszego radioteleskopu przechodzi przez zjonizowane obłoki materii międzygwiazdowej, przez różnego rodzaju chmury neutralnej materii. Wreszcie przechodzi przez gęstą, z punktu widzenia kosmicznych gęstości, warstwę naszej jonosfery. We wszystkich tych miejscach jest zniekształcane. Jakby moje pole zainteresowań aktualnie wiąże się z tym, żeby o tych zniekształceniach coś więcej powiedzieć i trochę więcej wnieść informacji do naszej wiedzy o jonosferze, ale też o materii międzygwiazdowej.
No, czyli jest pan bardzo, że tak powiem, daleko myślami od Ziemi. No i to jest właśnie najpiękniejsze. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wspaniałe i takie bardzo popularne wyjaśnienia. Cieszę się ogromnie. No, życzę panu oczywiście sukcesów w swoich badaniach. Bardzo dziękuję. A moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.